Ja sobie, tak patrząc na was, przypominam czasy, kiedy przez wiele lat dane mi było być przewodniczącym Papieskiej Rady do Spraw Świeckich. Spotykałem się z wieloma wspólnotami, ruchami, również z ruchem Światło Życia. I jestem świadkiem, jak wiele dobra rodzi się we wspólnotach, w tych nowych wspólnotach, które są w pewnym sensie owocem Soboru Watykańskiego II. Jak wiele dobrych owoców rodzi się we wspólnotach ruchu Światło Życie, domowego kościoła, jak bardzo potrzebne są te wspólnoty. Są miejscem odrodzenia, są miejscem, które dają człowiekowi nową nadzieję. Kiedyś Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział o młodych: wy jesteście nadzieją Kościoła, wy jesteście moją nadzieją. I te słowa wielokrotnie powtarzał do członków ruchów kościelnych, do członków nowych wspólnot. Wy jesteście nadzieją Kościoła, bo jesteście Kościołem żywym, jak to wam pięknie pokazał dzisiaj w homilii ksiądz arcybiskup.